No i wpłynęliśmy na burzliwe wody Odysei Wyborczej. Od wczoraj żyjemy w trochę innym państwie, w trochę innej Polsce, w trochę innej, a nawet w zupełnie innej rzeczywistości medialnej. Padają mocne słowa. Nie wiem, czy zamach stanu to jest słowo właściwe, żeby opisać, co się stało. Na pewno zostało naruszone prawo w sposób jawny i w sposób demonstracyjny. Większość rządząca pokazuje, że może i że jest zdeterminowana i to chciała pokazać i że przepisy ustawy nie będą przeszkadzać w zaprowadzaniu najbardziej istotnych z punktu widzenia Donalda Tuska, jego rządu, jego zaplecza politycznego zmian w państwie polskim. Sejm rozpoczął dość burzliwe obrady od godziny 9. Pani poseł Borowiec, Joanna Borowiec, która została poturbowana przez właśnie nie wiadomo do końca kogo, przez osobę, która torowała drogę do gabinetu prezesa nowemu, nowej osobie, która zarządza w tej chwili, faktycznie zarządza, nie wiem czy formalnie, ale faktycznie zarządza telewizją publiczną. Ta osoba poturbowała posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj pani poseł Borowiec podchodziła do ław rządowych i pytała się Donalda Tuska, czy wstawi się w jej obronie. Donald Tusk tylko nagrywany kiwał głową. Ktoś inny pytał się, czy co to były za zbiry do pana pułkownika ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który rozpięty czy rozłożony w fotelu w Sejmie, w loży rządowej, tylko ręką pokazywał odejdź, odejdź wielkopańskim gestem. Tak to jest w tej chwili w Sejmie. Trwa debata nad budżetem. Debata przy pustych ławach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Kiedyś z sali plenarnej wychodziła Platforma Obywatelska. Teraz robi to Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy posłowie PiS-u uznali, że to nie jest... że wtedy posłowie Platformy doszli do wniosku, że nic to nie daje. A widać, że i posłowie Prawa i Sprawiedliwości muszą się tego nauczyć. To dzieje się w Sejmie przy ulicy Wiejskiej. Mam gorącą nadzieję, że uda nam się do Sejmu dzisiaj także dostać i Państwu nie tylko debatę budżetową, ale także emocje, które są wśród posłów, przekazać. Ale ważne rzeczy dla ładu medialnego, dla porządku prawnego dzieją się nie tylko w telewizji, nie tylko w polskim radio, które już zostało faktycznie przejęte. Można powiedzieć, że właściwie siedzę w jedynym miejscu w Polsce, w Warszawie, w jednym radio, nie tylko warszawskim, ale warszawskim, krakowskim, także innych miast, Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, gdzie płynie taki konserwatywne czy prawicowe słowo, to bardzo miła, czy po prostu prawdziwe słowo, to jest lepsze określenie w eter, to duży przywilej i duża przyjemność, ale także ważne, że dzieją się w Polskiej Agencji Prasowej, o tym często zapominamy, a tą samą uchwałą i tymi samymi działaniami, także tą dla wielu z Państwa mało znaną, bo to agencja informacyjna dostarcza nam, dziennikarzom, informacje. Ona też została przejęta, chociaż tutaj ekipie pułkownika ministra Sienkiewicza, ekipie Donalda Tuska idzie najgorzej. W siedzibie papu w Warszawie była Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Udało się nagrać rozmowę, to słyszeliśmy na żywo z posłem, byłym ministrem kultury profesorem Piotrem Glińskim, ale też z Wojciechem Surmaczem, prezesem Polskiej Agencji Prasowej, chociaż są co do tego wątpliwości, ale zanim ta rozmowa z byłym obecnym prezesem, to poproszę panie redaktor o wrażenia, jak wygląda to przejmowanie i mediów publicznych, ale też tej kluczowej dla mediów Polskiej Agencji Prasowej. No, atmosfera jest bardzo gorąca i to są takie sceny, które są niespotykane, bo byłyśmy w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie właśnie pan Wojciech Surmacz, czyli prezes zarządu dotychczasowy, zorganizował agencję prasową dla mediów, żeby powiedzieć, co wczoraj miało miejsce właśnie w centrali u nich. I był też były minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który tam z interwencją poselską wczoraj i dziś był.
Tak, poseł Paweł Jabłoński także był obecny. Wszyscy panowie zebrali głos i tak, rozmawiałyśmy z szefem PAP-u Wojciechem Surmaczem, który całą noc spędził w siedzibie agencji. Opowiedział nam też w którymś momencie konferencji. Dotarł nowy prezes, że tak powiem, Marek Błoński, który także chciał usilnie zabrać głos, ale do tego głosu ostatecznie nie został dopuszczony. Chwilę później odbyło się spotkanie prezesa Wojciecha Surmacza z pracownikami PAP-u. To już media zostały wyproszone, ale rozmawiałyśmy właśnie z panem Surmaczem, który nam opowiedział dokładnie, co się stało, jak do pracy przyszedł i jak z tej pracy wyszedł i później już do niej nie został wpuszczony, jak to wyglądało po kolei. Także może posłuchajmy tej rozmowy. Dzień dobry, Małgorzata Kleszcz, Radio Wnet. Rozmawiamy z prezesem zarządu Polskiej Agencji Prasowej, Wojciechem Surmaczem. Dzień dobry, panie cześć. Prezesie. Dzień dobry. Opowiedzmy o tym, co stało się tutaj wczoraj. No, stało się coś jakby... Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć, bo to było bardziej niż szokujące, bardziej niż dziwne, bardziej niż niecodzienne. Coś nieprawdopodobnego, coś, czego w życiu bym się nie spodziewał. Tak? Bo myślę, że oczywiście wszyscy się spodziewali tego, że Donald Tusk przyjdzie po nas, tak to powiedzmy wprost, tak, i że użyje do tego pana ministra Sienkiewicza. Do tego wszyscy się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się najgorszych metod, jakie tylko tam były rozpatrywane przez wszystkie różne media, tak, ale nie spodziewaliśmy się, że pójdzie taką drogą na skróty, czyli w zasadzie ominie wszystko, co istnieje w Polsce, jeśli chodzi o prawo. No tego się nikt nie spodziewał. Myślę, że tego się nikt nie spodziewał. Jest to sytuacja bez precedensu na polskim rynku medialnym, bez precedensu. W stuletniej historii PAP nigdy nie było takiego wydarzenia. Mieliśmy czasy komunizmu, była przed wojną Polska Agencja Telegraficzna, która później funkcjonowała na wychodźstwie. Komuniści sobie powołali PAP, tak? Polską Agencję Prasową. Po 89 roku zdaje się, że w 91 albo no, 90 którymś tam, przepraszam, jestem trochę zmęczony tą całą sytuacją, doszło do takiego symbolicznego połączenia tej Polskiej Agencji Telegraficznej z Polską Agencją Prasową, pozostała nazwa Polska Agencja Prasowa. No, byli tutaj powoływani i odwoływani prezesi, tak? Mój poprzednik został powołany i odwołany przez Radę Mediów Narodowych. Wcześniejsi członkowie zarządu Polskiej Agencji Prasowej, którzy zostali powołani tutaj przez Platformę Obywatelską, przez rząd Platformy Obywatelskiej, no też jakby zostali odwołani, zdaje się, że zajmie się po prostu skończyła kadencja, tak? I nowy prezes był przez moment równolegle sobie funkcjonowali, on był prezesem, oni byli członkami zarządu. Tutaj nigdy w Polskiej Agencji Prasowej nie dochodziło do takich zajść przemocowych, siłowych, bo to jest jakby wejście siłowe, tak? Umówmy się. Ja wczoraj przyjechałem do firmy o godzinie 8:20 rano, zawiozłem córkę do szkoły, przyjechałem, wszystko było okej, ogarnąłem kilka służbowych rzeczy w ciągu godziny, no i pojechałem do miasta na spotkanie, tak? I wracając ze spotkania, zadzwoniła do mnie sekretarka, mówiąc, że weszło tutaj czwórka ludzi, między innymi pan Marek Błoński, który jest u nas od 20 paru lat dziennikarzem, teraz jest korespondentem z Katowic, za czasów Platformy Obywatelskiej był wicenaczelnym Polskiej Agencji Prasowej, teraz też jest przewodniczącym związków NSZZ Solidarność. PAP-u, tak? Nie wiadomo, ile ma członków, bo on jakby łamie też... Pana kolega z pracy. No tak, tak, po prostu. No wielokrotnie z nim rozmawiałem, on reprezentuje stronę związkową, ja pracodawcę, więc mieliśmy jakby regularny kontakt, tak? Oczywiście zawsze się nie zgadzaliśmy, bo to jest permanentny konflikt, wpisany w ogóle w życie związki, pracodawca i tak dalej, nie? No więc dostałem informację, że pan Marek Błoński się pojawił tutaj jako prezes, pokazał dokumenty z Ministerstwa Kultury i czeka na mnie, po kilkunastu minutach, ja powiedziałem, że jadę do pracy, tak? Po kilkunastu minutach zadzwoniła do mnie jeszcze raz pani Berenika z sekretariatu, powiedziała, że pan Marek Błoński stwierdził, że już nie może nie czekać i właśnie przejmuje zarządzanie spółką, tak? Ja przyjechałem do firmy, miałem odcięte dostępy, nie mogłem wejść. A tak, kto te dostępy odciął? Na jakiej zasadzie? Wszędzie? No, odciął to szef IT, którego jak zapytałem, na jakiej podstawie on to odciął. On mówi, no przyszedł do mnie Marek Błoński, pokazał dokumenty, pokazał mi podpis ministra
kultury pana Sienkiewicza, no i ja to wykonałem, no bo to są oficjalne dokumenty. Ja się zapytam, ale wiesz, że one są nieważne? On mówi, no ja nie wiem, czy one są ważne, czy nieważne. Ja mówię, no to właśnie. To ja cię bardzo proszę o to, żebyś mi przywrócił, odcięto mi dostęp do poczty elektronicznej. Tak? No, nie będę tego nazywał po imieniu, bo nie chcę nikogo obrażać, ale metody naprawdę Łukaszenka to jest przedszkole, tak? W porównaniu z tym, co tu się zaczynało dziać. Poprosiłem o przywrócenie mi dostępu. Poprosiłem, tak? Poprosiłem o przywrócenie możliwości wejścia do firmy, dostępu do poczty elektronicznej, służbowej, tak? Szef IT to zrobił, tak? No i starałem się wejść do gabinetu. W drodze do PAP zadzwoniłem po adwokata, po pełnomocnika zarządu, bo nie było go tu na miejscu, musiał dojechać. Akurat tak się złożyło, że ja miałem pół godziny mniej więcej, on wyszedł z domu, też miał pół godziny i jechaliśmy. No ja jakby zastanawiając się, co jeszcze mogę zrobić, tak? Jak mogę pomóc, bo no jakby zauważyłem, że mamy naprawdę do czynienia z siłowym, z przemocą, tak? Z siłowym wejściem do agencji. Tę sytuację całą obserwował pan Marek Boński? On nie uczestniczył, bo on ją wykreował. Czy nie było żadnego dialogu pomiędzy panem a panem Bońskim? Nie, zupełnie. A to na jakiej zasadzie pan się dowiedział, że jest pan, już nie jest pan prezesem? Najpierw od sekretarki, która mi powiedziała, że oni przyszli z dokumentami i powiedzieli, że ja już nie jestem prezesem, tylko pan Błoński. To najpierw się dowiedziałem od sekretarki, a później, no jakby przyjechałem na miejsce i oni nawet, ja nie wiem, nie widziałem nawet na oczy tej uchwały pana ministra Sienkiewicza, tak? Dostałem tylko taki kawałek papieru, to wam mogę pokazać, bo sobie zrobiłem zdjęcie, bo mi to oddałem. Napisałem tylko, że nie akceptuję. To jest taki świstek. No w każdym razie zadzwoniłem jeszcze, ponieważ znam. Nie chodzi mi tutaj o jakąś taką... chodzi o służbową relację. Z relacji służbowych z natury rzeczy znam pana profesora Glińskiego, tak, bo był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, moim nadzorcą, właścicielem, tak jak teraz jest pan Sienkiewicz. Tak? Tak na marginesie myślę, że pan profesor Gliński prędzej by trupem padł, zanim by podjął w ogóle... pomyślał o takiej decyzji, tak? Mało tego, ja myślę, że ta decyzja pana, bo znam też ludzi, którzy pracują w departamentach właścicielskich w Ministerstwie Kultury. Ja nie wierzę, że którakolwiek z tych osób przyłożyła rękę do tej uchwały podjętej na nadzwyczajnym walnym. Nie wierzę w to, ja ich znam. To są uczciwi ludzie. Był także obecny przed chwilą pan profesor Gliński na konferencji, która... Tak, więc ja poprosiłem o wsparcie, pan profesor Gliński powiedział, że okej, on zobaczy, bo akurat był w Sejmie i przyszli razem z posłem Smolińskim, tak? Bo akurat gdzieś chyba siedzieli razem, nie wiem, rozmawiali, może razem siedzą w ławach sejmowych, nie śledzę tego. No i przyszli tutaj, weszliśmy w czwórkę do środka, zjechała, nie miałem tego dostępu, więc zjechała pani Berenika, która poinformowała mnie o całej sytuacji, bo oni powiedzieli pani Berenice, że w takiej sytuacji to oni przyjmują zarządzanie, jak ja przyjadę, to oni mnie przyjmą tutaj na dole na recepcji, żeby im powiedziała, jak będę, to że oni do mnie zjadą i ze mną tu porozmawiali, nie? No więc pani Berenika zjechała, zaprowadziła nas na górę, wezwałem szefa IT, przywrócił mi dostępy, no i wszedłem do gabinetu, w którym oni już siedzieli, do mojego, przenieśli się już z sali konferencyjnej do gabinetu, do mojego gabinetu, w którym mam też rzeczy prywatne, praca w Polskiej Agencji Prasowej. Oni już siedzieli, kto dokładnie siedział? No siedział pan Marek Błoński, trzech rzekomych członków Rady Nadzorczej, tak, którzy... Zna pan tych ludzi? Powołali. Nie, kompletnie, nie wiem kto to jest, nie pamiętam ich nazwisk. Nie pamiętam ich nazwisk, bo oni się gdzieś tam, te nazwiska, oni mi się nie przedstawiali, podawali nazwiska, bo policja ich kilkukrotnie legitymowała, więc gdzieś one tam mi przemykały. Wiem, jeśli dobrze pamiętam, jeden pan się nazywa Sokołowski, ale to jedyne nazwisko, które zapamiętałem, bo później doszło do takiej sytuacji, właśnie tak jak mówię, doszło do takich przepychanek, myśmy wezwali policję i wtedy policja poprosiła wszystkich z gabinetu do holu tam w zarządzie i oni wyszli, tak? Został tylko jeden z tych panów o nazwisku Sokołowski, on tam później został, siedział z nami. Oni wyszli, ja wróciłem do gabinetu, posłowie po prostu zablokowali
tak? W ramach interwencji poselskiej po prostu zablokowali dostęp do tego gabinetu. Jeden z panów z nich został, oni wrócili do... Ja ich zapraszałem cały czas do sali konferencyjnej, żeby porozmawiać, nie wiem, podzielić się wrażeniami, nie wiem, negocjować, nie wiem, co robić, tak? No, trochę się czułem, jakby do mnie, jakby nagle na pokładzie samolotu znaleźli się terroryści, tak? No i ten pan z nami został i opuścił dopiero gabinet w momencie, kiedy pan Tobiasz, mecenas Tobiasz Szychowski, który jest moim pełnomocnikiem, złożył zawiadomienie do prokuratury o... bo takie było zalecenie policji, że jeżeli chcemy, oni tutaj nic nie mogą zrobić, no bo nic się nie dzieje, nie ma zagrożenia życia, ale możemy złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającym na naruszeniu miru domowego w budynku agencji. I mecenas to zrobił. Zaniósł im kopię takiego zawiadomienia i oni wtedy wezwali dopiero tego pana, który z nami siedział tam cały czas w środku, żeby opuścił gabinet i poszedł do nich. No i tak wyglądał wczorajszy dzień. Co pracujesz? Jak akcja pracowników? Teraz przed chwilą zakończyła się konferencja, tak, zakończyło się spotkanie z pracownikami Polskiej Agencji. I chyba widziała pani reakcję. Ludzie są przerażeni. Ludzie są przerażeni. Proszę? Problem jest? Dobra. 3 minuty. 2 minuty, to tylko skończymy. Będziemy mówić. Tak, pracownicy. Tak, no pracownicy są przede wszystkim zszokowani, bo się boją, bo widzą, że jakby jeśli doszło do takiej sytuacji, do takiego wejścia, do podjęcia takiej decyzji przez ministra kultury, no to znaczy, że tutaj wolno wszystko. A jak pan skomentuje to, co się stało wczoraj na Woronicza, w polskiej telewizji? To jest dokładnie to samo. To samo, co się wydarzyło w PAP. A co teraz? Nie wiem. Nie wiem, ja staram się za wszelką cenę zadbać o interesy spółki i ludzi. Bo tutaj, tak jak powiedziałem też na konferencji prasowej, mailowo zaczęto zwalniać ludzi, mailem. Za pomocą poczty elektronicznej, informacja, tak? Redaktor naczelny jest zwolniony, zastępca redaktora naczelnego jest zwolniony, tamten jest zwolniony, ten jest zwolniony. No jakby kodeks pracy nie istniał. Ludzie mają umowę o pracę, tak? Nie jakieś śmieciówki, nie wiem, cokolwiek. Pan Marek Błoński też przyszedł na dzisiejszą konferencję. Czy była jakakolwiek rozmowa z tym człowiekiem? Tak, ja z nim cały czas się staram rozmawiać, ale tam jakby nie ma... Z tego wynika? Nie, nic. Była opowieść Wojciecha Surmacza. Końcówka była dla mnie też o tyle szokująca, że ja też mam umowę o pracę i pytanie, czy moja umowa o pracę w ogóle mnie chroni, czy jeszcze obowiązuje kodeks pracy w mediach, no, może w firmach, tak, ale czy nagle zaraz Krzysztof Skoroński uzna, że... Wyślę maila, tutaj podkreślmy to, tak, że... Wyślę, zwalnia się ludzi, którzy mają okres ochronny, 3-miesięczne wypowiedzenie, mają stabilną sytuację zawodową, tak jak być powinno. Pamiętajmy, że przed Wojciechem Surmaczem w zasadzie umowa o pracę w Polskiej Agencji Prasowej należała do rzadkości, tak? To jest też coś, co redaktor Wojciech Surmacz wprowadził obok podwyżek, obok, bo tam się w papie zarabiało się wyraźnie mniej niż na kasie w hipermarkecie. To się trochę poprawiło. Poprawiły się warunki pracy, także formy zatrudnienia. Ciekawe, czy teraz pan pułkownik minister Sienkiewicz także unieważnił kodeks pracy. To jest też ciekawe. Może dla każdego z państwa, kto pracuje, też jest taka informacja, że jak macie nie takie poglądy, to może was już w tej nowej, uśmiechniętej Polsce też kodeks pracy przestanie obowiązywać. To jest kolejna ciekawa sytuacja. Jutro w Pranku Wnet miał być o 8:30 Michał Gramatyka. Ja jeszcze nie powiem dlaczego, ale nie będzie mógł. Obiecał, że przyjdzie dzisiaj o 12:10, też go zapytam, szefa przewodniczącego Komisji Służb Specjalnych, za chwilę wiceministra, dlatego go nie będzie jutro w poranku, bo ma kierownictwo Ministerstwa Cyfryzacji. Czy rzeczywiście poza tym, że ustawa o Radzie Mediów Narodowych nie funkcjonuje, ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji też nie funkcjonuje, kodeks spółek handlowych też jest w zasadzie zawieszony, bo jedne przepisy się stosuje, ale inne już się pomija, bo tak jest wygodniej, czy też kodeks pracy został zawieszony. Przypomina mi się początek jednej serii, chyba trzeci odcinek Piratów z Karaibów. Tam jest taki akt, że siedzi główny zły bohater i są wyliczane kolejne przywileje czy akty prawne prawa brytyjskiego, które są zawieszane przez kompanię, żeby dokonać czystki na piratach. Tak, no, jesteśmy trochę piratami na żółtej łodzi podwodnej. Może faktycznie kolejne prawa będą zawieszane, żeby
nowa kompania wschodnioindyjska pod kapitanatem, pod szefostwem pana premiera Donalda Tuska i pułkownika ministra Sienkiewicza mogła dopiąć swego. Dobrze, to skoro się na marynistyczne tematy złożyło, to redaktor Hanna Trasz nie tylko jest reporterką, nie tylko prowadzi audycje muzyczne, kulturalne, nie tylko wycina rozmowy, dźwięki, robi słuchowiska, ale także zajmuje się naszą stroną Patronite. Wszyscy się zajmujemy, bo to jest nasza, jak powiedziałeś, strona Patronite. Ale zanim jeszcze powiem, to w tym samym czasie, jak trwała konferencja i spotkanie z pracownikami w Polskiej Agencji Prasowej, TVN24 podał, że prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński odwołał ze stanowisk redaktora naczelnego PAP Cezarego Bielakowskiego oraz jego dwóch zastępców, Tomasza Grodeckiego i Radosława Gila, więc taka dwuwładza w PAP-ie panuje i nie wiadomo za bardzo, co pracownicy mają robić. Ale tak, my jesteśmy na naszej żółtej łodzi podwodnej i jest nas ilu już? 1500 dokładnie. I tym właśnie, który zaokrąglił tę ilość patronów, jest pan Rafał Plis, któremu dziękujemy bardzo. Pan Rafał Plis, który został marynarzem. Ahoj marynarzu w takim razie. Ale wcześniej jeszcze Bogdan Zajączkowski, to kapitan, bardzo serdecznie dziękujemy. Wcześniej jeszcze Jacek Wenderlich, marynarz Adam Rawski i Maria Mogulec, to pani kapitan i pan kapitan. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rzeczywiście sytuacja jest niezwykła i rzeczywiście ład medialny w Polsce pozaprawnie, bo to, co powiedział dzisiaj rano prezydent Andrzej Duda, proszę pokazać mi jednego poważnego prawnika, który by powiedział, że to, co się dzieje w mediach publicznych, jest zgodne z prawem. Taki prawnik się nie znalazł. Poza prawem, nie używajmy dużych słów, bo to nie jest stan wojenny, to nie jest zamach stanu, to jest złamanie prawa, złamanie dwóch ustaw plus jeszcze kodeksu, to trzech kodeksów spółek handlowych, plus jeszcze, jak się okazuje, złamanie kodeksu pracy, to dwa kodeksy złamane, plus jeszcze dwie ustawy, łamiąc cztery akty prawne. Donald Tusk przy użyciu i pomocy pułkownika Sienkiewicza, już będę się upierał przy tym publicystycznym terminie, ale zasłużył sobie minister Sienkiewicz, żeby ten jego tytuł z UOP-u jeszcze pułkownik mu wzrósł się z jego nazwiskiem, pan pułkownik Sienkiewicz, bo to było operacja no de facto prowadzona przez służby specjalne i tych dwóch panów, łamiąc cztery akty prawne, zmieniło ład medialny w Polsce. I żeby jeszcze była jasność, wielokrotnie to mówiłem wczoraj, mówię dzisiaj, będę pewnie powtarzał, nie jestem od tego i może to niedobrze zabrzmi w okolicznościach, ale nie będę bronił mediów publicznych, bo było tam dużo złego i nie były to media takie, jakie być powinny. I dużo rzeczy trzeba byłoby zmienić, ale zmieniać trzeba zgodnie z prawem. Nie można tego robić w sposób bandycki. To mówię o Radiu Polskim, o Telewizji Polskiej, ale jeśli chodzi o Polską Agencję Prasową, to muszę powiedzieć, że tutaj o tyle jest jeszcze bardziej bulwersująca sytuacja, że to jest agencja, którą redaktor Wojciech Surmacz, doświadczony redaktor, kiedyś Forbes, kiedyś Newsweek, wiele redakcji tych nawet mainstreamowych, Gazeta Bankowa, którą Wojtek Surmacz postawił na nogi i robił dla Polskiej Agencji Prasowej dużo i dużo dobrego i znam dziennikarzy PAP-u. Z tą sam fakt, że przyjmuje to osoba, która pracowała 20 lat i nie została zwolniona. Wojciech Surmacz nie zrobił czystki, zatrudniał też nowych ludzi oczywiście, ale wielu starych dziennikarzy zostało i z tego, co rozmawiałem, tam nie było cenzury. To nie był przypadek Telewizji Polskiej, TVP Info czy Polskiego Radia, gdzie oczywiście było cenzura zewnętrzna i wewnętrzna niemalże cenzura, gdzie był przekaz polityczny. Polska Agencja Prasowa działała w sposób modelowy, a i tak została przyjęta, i tak jest potrzebna kontrola nad tą agencją rządowi w sposób bezprawny. Więc tutaj nie chodzi o ocenę moją czy kogokolwiek innego stanu mediów publicznych. Chodzi o łamanie bezczelne, demonstracyjne, łamanie prawa, aby zmienić pod aktualną większość rządzącą ład medialny. I na to mam nadzieję nie tylko mojej, nie tylko naszej, ale też państwa zgody nie będzie. I ja jeszcze zakończę tą trochę tyradę na temat naszego Patronite'a. Gdyby ktoś mnie zapytał wczoraj o godzinie 10:30, czy Radio Wnet jest zagrożone, powiedziałbym, że nie jest. Oczywiście, że jest trudno, że potrzebujemy wsparcia, że ten Patronite jest tam potrzebny, żeby
zbilansować ład medialny, bo było pewne, że media publiczne się zmienią, ale nikt się nie spodziewał, że zmienią się w taki sposób, że to będzie w takim stylu. Robert Biedroń powiedział, styl nie gra roli. Dzisiaj w wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita faktycznie dla tej ekipy styl nie gra żadnej roli. I w tej chwili ktoś mnie zapytał, czy jutro tutaj pan pułkownik, minister Sienkiewicz nie przyśle jakiegoś draba w skórzanej kurce. To powiedziałbym na 97%, że nie. Ale naprawdę po wczorajszym dniu i po tym, co widziałem w Telewizji Polskiej, co widzę w Polskiej Agencji Prasowej, daję sobie ten 3% margines, że i jutro ktoś przyjdzie z papierem, że jest Krzysztofem Skowrońskim i przejmuje prowadzenie Radia Wnet. Więc w takich czasach żyjemy. 97%, że tak się nie stanie, ale wczoraj byłoby to 110%. Teraz ja państwu takiej gwarancji dać nie mogę. Ale my wierzymy w moc naszej łodzi i wierzą w nią także państwo, bo na stronie patronite.pl/radiownet można także dodać komentarz i takie dwa komentarze dodane przed kilkoma godzinami. Ja teraz przeczytam pierwszy komentarz od pana Andrzeja. Och, ahoj, po tym co nowa władza pokazała wczoraj, trzeba chronić i wspierać takie niezależne media. Leci subskrypcja, pozdrawiam wszystkich, którym zależy na naszej ojczyźnie. I pan Dariusz, po tym jak koalicja pokazała siłę, nie ma co czekać i potrzebne są wszystkie ręce na pokład. Wspieram Wnet i chciałbym, aby kiedyś odbudowane media publiczne były mimo wszystko lepsze niż te, które mieliśmy ostatnio. Mniej antagonizujące, a tworzące miejsce na debatę. I my państwu za to bardzo dziękujemy. 1500 patronów w tym momencie na naszej łodzi. I zapraszamy, bo chcemy, żeby było państwa więcej. Bo rzeczywiście to jeszcze jest rozmowa przyszłości, ale to wsparcie jest naprawdę konieczne, żebyśmy trwali, bo sytuacja robi się trudna, prawna, polityczna, ekonomiczna także, ale o tym będziemy mówić pewnie po świętach. Łukaszu, że pan poseł Gramatyka jutro nie dojdzie, ale miał być też Krzysztof Bosak. Czy będzie gościem jutro? Krzysztof Bosak się jeszcze nie odwołał i mam nadzieję, że się nie odwoła. Tym razem na dwój sposób starałem się pana marszałka, ciągle jeszcze wicemarszałka, potwierdzić. Mam nadzieję, że pan poseł to ma trójkę dzieci, jedną młodą i żonę, która jest panią poseł, to pewnie utrudnia trochę opiekę nad dziećmi, zwłaszcza w dniach posiedzeń, ale jutro już Sejm się zakończy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale nie, pan, jak powiedziałem, pan poseł Gramatyka ma przyjechać tutaj do studia dzisiaj o godzinie 12:10, więc też ta rozmowa przed nami, to może jako pierwsi podajemy, bo też jako pierwszy mi to powiedział, że nie może przyjść, no bo będzie wiceministrem cyfryzacji i ma rano kierownictwo. Jest to jakieś wytłumaczenie. Czekamy na pana posła, ale też to nie tak, że do 12:00 będzie cisza na Dnia Radia Wnet. Opisujemy, co się dzieje, bo dzieje się coś niedobrego w państwie polskim i to jest tak, że to nie jest tylko nasza opinia. Na przykład Robert Mazurek, dziennikarz rzeczywiście bardziej konserwatywny, ale daleko mu od dziennikarza, którego można by uznać, że jest zwolennikiem partii Prawo i Sprawiedliwość, napisał, że w zasadzie wczorajsze działanie zawieszają parlament, bo po co ustawy, po co konstytucja, skoro wszystko można zrobić uchwałą, po co Sejm, po co Senat, po co prezydent, skoro wystarczy szybka uchwała i się robi, co się chce. Zobaczymy, czy uda mi się wyszukać. Chyba jest tak, że to może jeszcze trochę, a jak się zachowuje zespół? To jeszcze opowiedzmy o tej Polskiej Agencji Prasowej, bo też dzieje się to w cieniu, a to ważna sprawa. Ja myślę, że niespokojnie przede wszystkim, bo to nie jest to normalna sytuacja, że z dnia na dzień przychodzi ktoś, kto mówi, że teraz ja jestem prezesem zarządu i odwołuję osoby w ten sposób, więc chyba są w takim, można powiedzieć, rozkroku i rozgoryczeniu przede wszystkim to takie. Rozkroku i w chaosie też, widząc tam pana Marka Błońskiego, swojego kolegę z pracy, którego pewnie mijali być może na korytarzu codziennie, który siedzi i uznaje się za nowego prezesa zarządu Polskiej Agencji Prasowej, który jeszcze mówi, bo powiedział tak pan Marek Błoński, że on jest pewny, że jego działania są zgodne z prawem i że tak postępuje. Także panuje chaos przy ulicy Brackiej także i wszyscy chyba czekają po prostu. Czekamy, co będzie. To rzeczywiście jest tak, ale też pokazuje, mówiąc o mediach publicznych, że jeżeli gdzieś jest uznany, dobry dziennikarz i nie wiem, czy
Prawo i Sprawiedliwość wyciągnie z tego wnioski, ale że w papie, tak jak powiedziałem, będę bronił tej instytucji i bronił Wojciecha Surmacza, bo to jest dobry, uczciwy dziennikarz. Tam, gdzie jest dobry, uczciwy szef, jako dziennikarz, jako szef, tam ta instytucja się przed bezprawnym przyjęciem broni najsilniej. Tak, pani prezes Kamińska, prezes Polskiego Radia, nie miała żadnego autorytetu. Mateusz Matyszkowicz też nie. No, nie wiem, czy to jest to była postać odpowiednia do roli prezesa. I to, co się działo, też w zasadzie tam wiele osób się cieszy ze zmian w Polskiej Agencji Prasowej. Jest inaczej. To też o czymś świadczy, o kształtowaniu ładu medialnego i też o tym, gdzie jaki człowiek był kierowany. Zacytuję, żeby być gołosłownym, bo czytałem z pamięci, ale jeszcze raz ten tweet, już nie tweet, tylko wpis na portalu X Roberta Mazurka przytoczę w całości. Nigdy nie powiedziałem dobrego słowa o TVP za PiS. To było dno mu, a wodorosły zdechły ze wstydu, ale nowa władza właśnie unieważniła Sejm. Jeżeli każdy wykwit jego pracy, ustawę czy konstytucję można unieważnić uchwałą, to po co parlament, skoro wystarczy jeden pułkownik, pyta Robert Mazurek. I to jest słuszne pytanie.